Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Z Odry wyłowiono już 100 ton śniętych ryb. Nadal nie jest znana przyczyna zanieczyszczenia rzeki. Próbki wody zbadają zagraniczne laboratoria. Rada Ministrów pracuje nad zaostrzeniem kar za zanieczyszczanie środowiska. Dotychczas z Odry wyłowiono już 100 ton martwych ryb. Opozycja domaga się od rządu odpowiedzi, kto stoi za zanieczyszczeniem rzeki. My nie wiemy, ile ryb tak naprawdę ta tragedia w tej chwili dotknęła i czy ryby leżą na dnie, czy nie leżą. Jak do tej pory przez 3 tygodnie nie byli w stanie ustalić, czym została zatruta rzeka, kto to zrobił, kto tę rzekę zatruł? Wiadomo już, że to nie rtęć i nie metale ciężkie są przyczyną śnięcia ryb w Odrze. Wykluczyły to badania laboratoryjne. Przyczyny zatrucia rzeki nadal są jednak nieznane. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że próbki wody z Odry zbadają także zagraniczni eksperci. Eksperci zespołu do spraw skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii. Opozycja domaga się informacji, w jaki sposób Odra zostanie przywrócona do życia. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przeznaczy środki do ponownego zarybienia rzeki. Żeby Odra się odrodziła jak najszybciej, cała substancja biologiczna, cały ekosystem Odry. Póki co rząd skupia się na usuwaniu skutków katastrofy ekologicznej. Rada Ministrów debatowała także nad zaostrzeniem kar dla przestępców zrzucających odpady do zbiorników wodnych. Premier zapowiedział, że taka działalność będzie surowo karana. Żeby takie rzeczy się nie powtarzały. Adekwatną ustawę przyjął kilka tygodni temu parlament. Nowela autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska przewiduje karę 10 lat pozbawienia wolności w przypadku zanieczyszczenia wody, jeśli spowoduje to znaczne obniżenie jej jakości lub jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Kara finansowa za umyślne zanieczyszczenie środowiska może wynieść nawet 10 milionów złotych. Uważamy, że należy podchodzić do tego bardzo surowo i dlatego takie działania podjęliśmy. Mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba tuż po przyjęciu nowych przepisów przez Sejm. Dziś ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie widzimy potrzebę innego systemu monitorowania wody w związku z powtarzającymi się sytuacjami. Chcemy stworzyć nowoczesny system stałego monitorowania wód powierzchniowych wraz z systemem wczesnego reagowania. Tymczasem niemieccy ekolodzy wskazują, że przyczyna śnięcia ryb może być zupełnie inna i wzywają do zaprzestania inwestycji rzecznych na Odrze. W maju rozpoczęły się prace budowlane na Odrze. W Polsce pogłębiarki wykorzystywały niski poziom wody do budowy grobli. Pogłębianie w rzece prowadzi do wzniecania osadów pozbawionych tlenu i mętnej masy, która ma taki sam toksyczny wpływ na ryby jak toksyczna substancja. To wszystko składa się w całość. Podobne głosy pojawiają się także w Polsce. Internetowe konto na Twitterze Czas na Odrę przekonuje, by całkowicie zaniechać inwestycje na rzece. Tu nie chodzi tylko o ryby, tylko o cały ekosystem rzeki. Konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie dalszych prac kanalizacji Odry za grube miliony i całkiem bez sensu i przygotowanie jej renaturyzacji. Jak się okazuje, inicjatywa Czas na Odrę to międzynarodowy projekt, który skupia 3 organizacje ekologiczne z Polski, Czech i Niemiec. Udrożnienie drogi wodnej na Odrze zaszkodziłoby interesom ekonomicznym naszych zachodnich sąsiadów, wskazuje ekonomista Paweł Dołkowski. Rzeki płyną, więc koszt transportu rzeką spławiając barkami towary będzie o wiele niższy, ale też od dawna toczył się spór, co się stanie z transportem kołowym, który dzisiaj w większości idzie po stronie niemieckiej. Niemiecka strona może wykorzystywać temat zatrutej Odry do własnych celów, zaznacza politolog profesor Mieczysław Ryba. W tym wypadku oczywiście Niemcy są zaniepokojeni, że udrożnienie Odry osłabiałoby ich porty, czy bałtyckie, czy te związane z Morzem Północnym. I wydaje się, że tu absolutnie może się toczyć bardzo brutalna gra. Za pomoc w wykryciu sprawców skażenia rzeki policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 1 000 000 zł. Minister klimatu i środowiska podjęła decyzję o przeznaczeniu 250 milionów złotych na synchronizację i pełną cyfryzację na terenie Polski
systemu monitorowania jakości wód powierzchniowych. Będzie to sieć stacji, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zapewnia minister Anna Moskwa. Trwa badanie możliwych przyczyn zanieczyszczenia Odry. Hipotez jest kilka. Pierwsza hipoteza zakłada, że do rzeki przedostały się substancje toksyczne z przemysłu lub zostały one celowo zrzucone do Odry. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi badania 29 punktów kontrolnych wzdłuż rzeki Odry. Dotychczas pobraliśmy 250 prób, z których wykonaliśmy blisko 5000 analiz. Badamy około 30 parametrów fizykochemicznych wody. Żadna z tych próbek na dzień dzisiejszy, potwierdzam, nie wykazała obecności żadnych substancji toksycznych. Druga hipoteza zakłada, że do rzeki trafiła duża ilość tak zwanych wód przemysłowych. Jednocześnie analizujemy wariant odprowadzenia do wody dużej ilości wód przemysłowych, które by mogły spowodować zasolenie. W wodach przemysłowych jest dużo chloru, który jest aktywnym pierwiastkiem i mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych. Rozważane są też przyczyny naturalne zanieczyszczenia rzeki. Obserwujemy niskie, rekordowo niskie stany wody, wysokie temperatury. To wszystko wpływa na sposób, w jaki substancje znajdujące się w Odrze się zachowują. Kamil Zaręba, prezes fundacji OnWater.pl, wskazuje, że należy uwzględnić wszystkie możliwości. Na pewno trzeba uwzględnić wszystkie warunki przyrodnicze, środowiskowe, też jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, bo mamy w tej chwili bardzo gorący okres letni. Woda ma nienaturalnie wysoką temperaturę i trzeba też to uwzględnić. Sytuacja na rzece stabilizuje się, parametry są coraz lepsze. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z ponownym zarybianiem badaniom będą poddane nie tylko dno rzeki, ale także najbliższe strefy przybrzeżne. Cały czas pod kontrolą są również ujęcia wody pitnej w miejscowościach leżących nad Odrą. Ujęcia wody pitnej są badane regularnie przez sanepid. Żadne z badań nie wykazało jakichkolwiek przekroczeń. Wszystkie parametry wody pitnej są prawidłowe. Do badań przyczyn katastrofy na Odrze zostały zaangażowane najlepsze ośrodki badawcze w Polsce. Ministerstwo Finansów podsumowuje wykonanie budżetu za pierwsze 7 miesięcy tego roku. Państwowa kasa jest na plusie. Nadwyżka wynosi ponad 35 milionów złotych. To głównie zasługa znacznych wpływów z podatków. Przez pierwszych 7 miesięcy tego roku w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku znacząco zwiększyły się wpływy z wszystkich podatków. Najwięcej, bo ponad 47%, wzrosły dochody z podatku CIT od firm. Po pierwsze, nastąpiło rzeczywiste duże odbicie gospodarki po czasie pandemii. W pierwszym kwartale tego roku nasze PKB urosło o 8,5%, a w drugim o 5,5%. Coraz więcej rejestruje się nowych przedsiębiorstw i coraz mniej upada. Ale drugim powodem wzrostu przychodów z podatku CIT jest inflacja, zwraca uwagę ekonomista Grzegorz Piątkowski. Jest to wzrost związany głównie z wpompowaniem tego pustego pieniądza w gospodarkę polską. I oczywiście w ujęciu nominalnym liczby wzrastają bardzo mocno. Natomiast musimy brać pod uwagę, że kluczowe jest ujęcie realne. Analitycy banku Pekao S.A. zwracają uwagę, że jednym z powodów tak dużego wzrostu wpływów z podatku CIT może być minimalny podatek CIT, który wprowadzono w ramach Polskiego Ładu. Najwyraźniej instytucja ta wprowadzona w 2022 roku celem uszczelnienia systemu podatkowego okazała się nadzwyczaj efektywna. Pytanie, czy CIT zaczęły płacić firmy, które wcześniej go unikały w ogóle, czy dokręcono śrubę tym, które już wcześniej go płaciły, nie znamy odpowiedzi. To zapewne jeszcze będzie badane przez ekspertów Ministerstwa Finansów. Unikanie płacenia podatku CIT przez duże podmioty to prawdziwa plaga. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, tylko w 2018 roku duże firmy międzynarodowe nie zapłaciły nawet 22 miliardów złotych podatku CIT. Jeden z niemieckich koncernów motoryzacyjnych w latach 2012-2020 uzyskał przychód 95 miliardów złotych. Odprowadził równocześnie tylko 370 milionów podatku CIT, czyli mniej niż 0,5%. Zdaniem ekonomisty Krystiana Mieszkały powinna radykalnie zmienić się filozofia poboru podatku od firm. Podatek CIT powinien generalnie być przekształcony w podatek
od przychodu, ponieważ wówczas opodatkowanie przychodu spowoduje, że firmy zagraniczne nie będą już mogły unikać opodatkowania. Przez pierwsze 7 miesięcy wzrosły przychody nie tylko z podatku CIT, ale także z innych danin. VAT skoczył o prawie 10%, a PIT o 12,5%. Kolejny międzynarodowy trybunał ingeruje w polski wymiar sprawiedliwości, tym razem Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który domaga się informowania o szczegółach procesów toczących się przed nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest instytucją unijną, działa przy Radzie Europy, ale podobnie jak instytucje Unii Europejskiej próbuje ingerować w polski wymiar sprawiedliwości. Trybunał w Strasburgu objął swoimi zabezpieczeniami czworo polskich sędziów, których sprawami zajmować się będzie nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Trybunał domaga się informacji o każdej decyzji nowej Izby. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł uznaje to za bezprawne deptanie polskiej konstytucji i demokracji. Każą wycofać się sędziom, którzy mają orzekać w tej konkretnych sprawach, sędziom Izby Odpowiedzialności Zawodowej, zabraniają im orzekania. Absolutnie to orzeczenie nie wiąże naszego kraju. Te rozwiązania, które przyjął Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie mogą być dla Polski wiążące, dlatego że są bezprawne. Trybunał w Strasburgu żąda od polskiego Sądu Najwyższego bieżącego raportowania w sprawach toczących się przeciwko czterem polskim sędziom. Izba Odpowiedzialności Zawodowej ma informować o wyznaczeniu terminów rozpraw oraz składzie sędziowskim na 3 dni przed planowanymi posiedzeniami. Europejski Trybunał Praw Człowieka, zabezpieczając sprawy tych sędziów, zgłasza brak zaufania dla polskiego systemu sądownictwa. To nie ma nic wspólnego z praworządnością, ocenia prawnik Piotr Gaglik. Proszę zwrócić uwagę, kto się zwraca. Tu jest nieszczęśliwe określenie wotum, brak wotum zaufania. Czegoś takiego nie ma w systemie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest jakiś wymysł medialny. Opozycja nawołuje, aby polski rząd zastosował się do europejskich poleceń. Te wątpliwości co do w ogóle statusu Izby Dyscyplinarnej, czy teraz odpowiedzialności zawodowej, nie znikną przez samo przemalowanie szyldu. Polska będzie się musiała do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosować. Polska, by otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy, zobowiązała się do realizacji tak zwanych kamieni milowych. Jednym z kamieni była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. 9 sierpnia w Sądzie Najwyższym jego pierwsza prezes Małgorzata Manowska wylosowała 33 kandydatów do nowej Izby. Prezydent Andrzej Duda ma wybrać spośród nich 11 sędziów, którzy ostatecznie będą rozstrzygać sprawy dyscyplinarne. A teraz najnowsze informacje o misji polskich strażaków we Francji. Ich zadanie koncentrują się na dogaszaniu zarzewi ognia i płonących torfowisk. W taki sposób polscy strażacy zostali przywitani we Francji. Pojechali pomagać w walce z żywiołem. W Bordeaux płonęło prawie 1000 hektarów lasów. Na pomoc do Francji wyjechało 146 funkcjonariuszy. Do ich dyspozycji jest 49 samochodów gaśniczych. Są samowystarczalni, mają swój obóz, własną wodę, agregat na prąd. Stąd od razu mogli przystąpić do akcji. Odpowiedzieli w ten sposób na prośbę Paryża, jaką ten skierował do innych państw członkowskich w oparciu o unijny mechanizm solidarnościowy. Do naszych zadań należy oczywiście dogaszanie zarzewi ognia, które się tam pojawiają, dogaszanie torfowisk. Jest to bardzo trudna fizyczna praca dla strażaków. Przekazała na antenie Radia Maryja starsza strażak Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. W mediach społecznościowych strażacy na bieżąco informują o swoich działaniach, pokazują zdjęcia. Misja Francja. Walka trwa. Napisał w sieci komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Strażacy otrzymali też taki rysunek od jednego z najmłodszych Francuzów. Nawet najmłodsi Francuzi wyrażają swoją wdzięczność jak potrafią. Misja strażaków jest zaplanowana na 10 dni. Powinniśmy skończyć w sobotę, w niedzielę już wracać do nas, do Polski, do naszego kraju. Aczkolwiek jeżeli Francja poprosi nas o kolejną pomoc, dokonamy podmiany. Wtedy misja zostanie przedłużona. W podobny sposób polscy strażacy pomagali już wcześniej gasić pożary w Grecji. I na dziś to już wszystko. Dobranoc z Panem Bogiem.